Makijaż bezwysiłkowy. Taki tytuł dzisiejszego nagrania. Ciekawa jestem, czy brzmi to dla ciebie enigmatycznie. Czy już się domyślasz, co ta Dorota ma na myśli? Pozdrawiam serdecznie panią Monikę, z którą piszę na WhatsAppie o gwarancji satysfakcji. Kocham Mary Kay od 7 lat za to, że właśnie głównym takim przesłaniem jest to, żeby mieć z tego wszystkiego radość, żeby każda kobieta, każda pani, która sięgnie po kosmetyki marki Mary Kay, miała z tego radość, radość zakupów. Każda pani jest objęta gwarancją 100% satysfakcji. Co to takiego znaczy? To jest to, że priorytetem w tej firmie jest twoje zadowolenie. W tym nagraniu właśnie dlatego o tym wspominam, ponieważ chcę nas wszystkie dziewczyny inspirować do tego, żeby makijaż dla nas był taki bezwysiłkowy, żeby to dbanie o siebie nie było takim przykrym obowiązkiem, że muszę latać, nie wiem, na te paznokcie, muszę pilnować terminu, muszę po prostu się miesiąc wcześniej umawiać. Wiecie, co mam na myśli, że to jest czasami takie wysiłkowe, takie żmudne, takie trudne, pilnować tych brwi, żeby na czas je zrobić, pilnować tych paznokci, pilnować tego makijażu, żeby był równo, żeby był precyzyjny, żeby, wiecie, takie czasami to jest wysiłkowe dla nas, a właśnie nie. O to chodzi i w moich nagraniach, i w Mary Kay, czyli w firmie, której jestem ambasadorką, której kosmetyki tutaj już za chwilę pokażę. Chodzi o to, żeby to dawało nam radość, żeby to nam dawało zadowolenie, żeby było bezwysiłkowe. Czy makijaż może być bezwysiłkowy? Jeśli jesteś na początku swojej drogi i się uczysz, to pewnie kojarzy ci się z wysiłkiem, ale właśnie dlatego to mówię, żebyś, mimo że jesteś być może na początku i się uczysz, to żebyś traktowała to jako zabawę i żebyś próbowała właśnie pamiętać o tym, że to ma być bezwysiłkowe. Zaraz będę nawiązywać do kolejnych kroków. Już za chwileczkę pokażę, co mam w zawartości tej kosmetyczki. Jest tutaj zestaw takiej od A do Z, tak ja to mówię, od fluidu po szminkę, zestaw kosmetyków, którymi każdego dnia ja robię się na milion i już mnóstwo kobiet, już wiele kobiet i pozdrawiam Was wszystkie dziewczyny, które się zdecydowałyście i macie taki zestaw kosmetyków Mary Kay do robienia się bezwysiłkowo na milion. Czy można zamknąć w takiej małej kosmetyczce cały zestaw? Można. Jeszcze pokażę, bo mam plus pędzle, plus zestaw pędzli. I wiecie, czasami tyle tych wszystkich rzeczy kupujemy, a właśnie o to chodzi, żeby to były takie przemyślane, dobrane, żeby stworzyły program twojego pięknienia. Już będę zaraz wyjmować i robić sobie nimi makijaż, więc zostań ze mną, jeśli jesteś tym zainteresowana. Jeśli jeszcze nie znasz tej marki, to ją dzięki temu będziesz mogła poznać, a jeśli już znasz, to będziesz mogła dowiedzieć się być może jakichś fajnych smaczków, trików, sztuczek makijażowych, które będziesz mogła sobie też zastosować. Na przykład bardzo, bardzo często dziewczyny, które już mają, już zaczynają jakąś tam swoją przygodę, swój proces pięknienia z Mary Kay, czyli z kosmetykami Mary Kay, bardzo często właśnie piszecie do mnie, że o, nie wiedziałam, że to tak można użyć, o, nie wiedziałam, że to tak trzeba, o, nie wiedziałam, że to ma taką funkcję. Więc cieszę się, że mogę się przyczynić do Waszej radości, dziewczyny. I pierwszą rzeczą, którą nałożę i robię to everyday, jest krem CC. O, jak miło, Mila Selena, dzień dobry, kto jeszcze tu jest? Dziewczyny! Jak fajnie, łączę się zawsze z Wami tutaj na TikToku o 8:30. Potem o 9:00 jestem na YouTubie z przesłaniem, z książkami, motywacją, lubię bardzo takie rzeczy, więc fajnie, cieszę się, że jesteście. Tutaj taką pompkę kremu CC sobie dodałam i zobaczycie, jak, uwaga, dzisiaj nam towarzyszy takie zdanie, bezwysiłkowo, jak bezwysiłkowo wyrównam sobie kolor skóry. Tadam! Kocham ten moment. To jest taki moment jak nakładanie szminki. Wow! Nagle się wszystko zmienia. I uwaga, dziewczyny, dlaczego bezwysiłkowo? Popatrzcie tu. Nie wiem, czy to widać. Tadam, tadam. Tak,
Poprzewracało się w głowie tej Doracie. Ale jakie to jest fajne, żeby mieć z tego wszystkiego taką radość, taką lekkość, dziewczyny. My tak bardzo w swoim życiu do tej ciężkości, wiecie, czujemy taką ciężkość i tak myślimy, że to wszystko takie ciężkie musi być. Nie, nie musi. Nie powinno. Kiedyś takie fajne zdanie słyszałam, tylko żebym teraz nie przekręciła. Że większość ludzi traktuje świat... Czekajcie. Może zaraz mi się przypomni. Drugim krokiem bez wysiłkowego makijażu, zaraz mi się przypomni, mózg tak działa, że jak mu polecisz, tak, on jak pies, nie, musi mieć komendę. Jeśli chcesz, żeby coś ci się tam przypomniało, to daj mu polecenie i zaraz ci tam odpowie. Przyniesie ci ten aport. Drugim krokiem bez wysiłkowego makijażu jest jedwabisty puder sypki. Napiszcie mi, proszę dziewczyny, czy widzicie różnicę już po nałożeniu kremu CC. Co? Czy jest różnica? A ja sobie w tym czasie sięgnę po pędzel, który jest specjalnie dedykowany właśnie do tego pudru. I sobie tak na wieczku myrdu, bezwysiłkowo. I teraz jeszcze zobaczycie, jak mi się tu fajnie koloryt skóry wyrówna. I czy Wam się podoba to słowo bezwysiłkowo, co? Podoba Wam się? Coś widać. Według mnie bez tego kremu Twoja skóra jest w idealnym stanie. Tak to widać w kamerce. Jejku, dziękuję za ten komentarz. To dobrze, bo ładna skóra to moja praca. Powiem Wam, że kiedyś moja skóra, chociaż byłam młodsza, byłam w gorszym stanie, byłam starsza, chociaż byłam młodsza, bo moja skóra miała problemy naczynkowe, znaczy mam cały czas skórę naczynkową i wrażliwą, bardzo, cały czas płytką naczynioną. Natomiast i często bardzo to mówię, że chodziłam od apteki do apteki, od drogerii do drogerii, myślałam już tylko o laserze, kupowałam, cudawianki kupowałam i nic mi nie pomagało i pamiętam, byłam tak sfrustrowana, że po prostu kolejny krem, kolejne rzeczy kupuję i to nie przynosi żadnego rezultatu. I jak pierwszy raz konsultantka Mary Kay mi powiedziała, czego moja skóra potrzebuje i co powinnam sobie kupić i zastosować, ja jej nie uwierzyłam, dziewczyny. Nie uwierzyłam jej dlatego, że miałam takie przekonanie w sobie, że nie może być lepsze i skuteczniejsze coś kupione u jakiejś tam konsultantki od tego, co ja kupuję w aptekach. Takie miałam przekonanie i nie kupiłam od niej. Tego, co ona mi mówiła, Dorota, jak to zaczniesz stosować, twoja skóra się uspokoi, bo dostanie to, czego potrzebuje. Tak? Będziesz ją traktować tak, jak ona tego potrzebuje. Nie uwierzyłam jej. Ale dała mi drugą szansę. Nie odpuściła mi, bo wiedziała, że to, co mi proponuje, mi pomoże. I za drugim razem dałam się namówić. I jestem jej wdzięczna do dzisiaj. Po 7 latach moja skóra wygląda o niebo lepiej niż właśnie wtedy. Tak czasami jest, że odrzucamy nie próbując, nie? Jest takie fajne, w ogóle takie fajne przesłanie, żeby właśnie próbować zanim się odrzuci. Zanim powiesz, pomyśl. Zanim odrzucisz, spróbuj. Nie wiem, czy znacie, jest takie fajne przesłanie. Nie pamiętam kogo, Seneki chyba, nie pamiętam. Ale jak kogoś interesuje, to powiem, to znajdę zaraz w notatkach gdzieś. Dziewczyny, żeby było na temat. Bezwysiłkowo nałożyłam sobie bazę na powieki, zawsze to robię. Po co? Po to, żeby potem przez resztę dnia nie myśleć, czy mi cienie się zrolowały, czy mi się osypały, czy one są tam ciągle, czy już ich nie ma. One będą przez cały Boży dzień. Czyli
będzie to dla mnie, ten makijaż będzie dla mnie nie przykrym, nie wiem, strachem w głowie, czy mi się coś rozmazało i muszę polecieć do toalety sprawdzić albo się poprawić, tak? W ciągu dnia 10 razy latają czasami kobiety z kosmetyczką. Ja po prostu nie muszę nic sprawdzać, bo wszystko jest przez cały dzień na swoim miejscu. Baza mi tutaj się wchłonie, a ja w tym czasie sobie zobaczycie, jak lekko, łatwo i przyjemnie doprowadzę moje brwi do miliona. I teraz tak, słowo bezwysiłkowo ma tutaj gigantyczne znaczenie, ponieważ używam takiej precyzyjnej kredki do brwi, która jest bardzo, bardzo mięciuteńka, czyli i cieniutka, taka bardzo, nie, to w ogóle nie widać, cieniuteńka. I przez to ja sobie nią po prostu tylko smyram po tych włoskach, nie rysuję, nie pilnuję, czy równo, czy kontury takie same po obu stronach. Wiecie, po prostu sobie smyram i w ten sposób ona pozostaje na tych włoskach i pomiędzy nimi, jakby imituje włoski w tych wolnych przestrzeniach, ale totalnie bezwysiłkowo, totalnie, tylko się smyram. To ma być dla mnie przyjemność. Wtedy ona osiada tak bardzo naturalnie. Czy ta kredka zastyga? Nie, nie, chyba nie, nie wiem. Zaraz zobaczymy, poczekajcie, tu sobie namaluję. I zaraz zobaczymy po chwili. Ja używam koloru brunet i też sobie tutaj intensywność koloru właśnie kontroluję, jeśli chcę tego. Czyli mogę sobie samo tutaj decydować o intensywności tego koloru poprzez właśnie dociskanie. Ja nie lubię naciskać, więc mój kolor będzie bardzo, bardzo lekki. I co? Baza mi tutaj już zapracowała na brwiach. Sięgam po paletkę, która zawsze jest w mojej kosmetyczce. I sięgam po zestaw pędzli, dziewczyny. Zawsze polecam wszystkim paniom, które czy zaczynacie swoją przygodę z makijażem i jeszcze nie za bardzo wiecie, co do czego. To już jest taki zestaw, który po pierwsze jest tylko 5, więc łatwo zapamiętać, co do czego. To są pędzle przemyślane i nie trzeba mieć 10-50, tylko te 5. Poza tym są tak stworzone, że sprzyjają absolutnie tutaj efektowi fajnemu. Nie trzeba za bardzo umieć. Zaraz zresztą zobaczycie. Teraz nakładam sobie takim pędzlem do nakładania. Nakładam sobie cień bazowy, taki jasny. Nic wielkiego, ale jednak ma wielkie znaczenie. I popatrzcie, że robię to bezwysiłkowo, bo nie za bardzo tu kontroluję, nie pilnuję, czy równo, nierówno. Zaraz wszystko się wyrówna. Dzisiaj zrobię sobie też taki eksperyment. Nie wiem, jak mi wyjdzie. Troszkę sobie nałożę szarego. Najwyżej nie wyjdzie. Przecież może. Tutaj popatrzcie, jak bezwysiłkowo. Nie? Sięgnęłam po taki pędzel do modelowania, którym sobie po prostu tylko przesuwam ten szary. I się znowu smyram po tej powiece. Przesuwam, przesuwam. Dzięki temu, że pod spodem była baza i dzięki temu, że na tej bazie był ten puder cielisty, Boże, tak, puder też i że wcześniej, i że był ten cień cielisty, to on jest taki satynowy, że po nim właśnie kolejny cień się łatwo, patrzcie, rozprowadza, nie? Wiem, że to jeszcze nie wygląda, dziewczyny. Gdyż ponieważ dzisiaj mam takie zamierzenie, dzisiaj mam takie zamierzenie, żeby użyć kredki do malowania oczu. Aha, nie. Dziewczyny. Ważna rzecz, co mi bardzo pasuje, to dodać kredkę do oczu od spodu po linii rzęs
żeby zagęścić te rzęsy. O. I bezwysiłkowo tutaj to słowo znowu ma zastosowanie, ponieważ jak widziałyście, ja nie przykładałam uwagi, żeby to było równo, bo to mi tylko chodzi o to, żeby zagęściły się rzęsy. Więc posmerałam tam po rzęsach od spodu, teraz rozetrę to pędzelkiem i nie sprawia jakiejś to wielkiej trudności, bo wiecie, kiedy jest trudność? Kiedy musimy kontrolować precyzję. To jest wysiłek. Wysiłek jest wtedy, kiedy musisz pilnować, żeby było równo. A jak wiesz, że nie musisz pilnować, żeby było równo, to spada presja. A ja nie muszę, dzięki temu, że kredka jest bardzo mięciutka i mogłam ją pędzelkiem potem rozetrzeć pod spodem, rozcieranie pędzelkiem zwalnia z tego, że musi być równo, bo rozcieranie w ogóle nie powoduje, że nie ma granic, czyli nie wiadomo, gdzie to się zaczyna, gdzie się kończy. Więc nie musi być precyzyjnie. I teraz zrobię sobie taką dosyć... Tutaj mogę, wiem, że w tej chwili dostać trochę krytyki. Dodałam sobie po wierzchu kredki szarej. I znowu nie starałam się za bardzo, bo teraz sięgnę sobie po taki pędzelek, którym sobie tę kredkę rozetrę. Czyli znowu nie musi być bardzo, bardzo precyzyjnie. Świetny jest ten pędzelek. To jest chyba coś takiego, jak kosmetyczki nakładają henna na brwi. Ok, mam kreskę. I dlaczego bezwysiłkowo, dziewczyny? No dlatego, że po pierwsze, kredka do oczu jest bardzo mięciutka, praktycznie sama się nakłada. A po drugie ją właśnie rozcieram, czyli mogę sobie manewrować, w którą stronę sobie ją rozetrę. I w końcu kreski, pisze Ruda. Ruda czekała na kreskę. Dziewczyny, no wiecie, to jest... Do kreski jeszcze daleka droga, do jakiejś tam profesjonalnej. Ja nie jestem wizażystką i absolutnie nie udaję, że nią jestem. Dzielę się tym, co mi tutaj w moim codziennym makijażu pomaga. Popatrzcie, teraz sobie ten sam pędzel dotknę do cienia. To będzie akurat taki shadow, cień. I sobie trochę tego cienia dodam do tej kreski. Oko ma być takie przydymione bardziej niż... Troszkę tutaj, ale bardziej tylko, żeby w linii rzęs. O, ale ładnie, zaraz powiększę i zobaczycie. Fajnie jest po tej kresce sobie jeszcze troszkę cienia dodać. I tak ta konturówka zastyga, dziewczyny, bo było pytanie, czy kredki zastygają. Kredka, konturówka do oczu zastyga. A teraz sprawdzamy, tylko mam ręce nakremowane, to nie wiem. Kredkę do, konturówkę do brwi. No, chyba trwała bardzo. Dobra. Ta zastyga. Do pierwszej minuty można ją rozetrzeć, tak? A już po minucie około ona zastyga i będzie taka przez cały dzień, dziewczyny. Co teraz sobie zrobię? Z drugiej strony tego magicznego pędzelka jest szczoteczka, więc sobie przeczeszę.
I ta-dam, ta-dam. Ruda pisze, ja jak robię kreski, to mocne, długie, czarne w kąciki, w szczególności. Kochana, proszę cię, nagraj się ze mną. Dołącz do transmisji i pokaż nam. A, błysk na powiekę jeszcze mówicie, żeby dodać, tak? Błysk na powiekę. O tak, średnio mi to wyszło. Można by dodać błysk na powiekę, tylko by pasowało, żeby to... O, na przykład w takim. Już. Pewnie by pasowało dziewczyny, żebym dodała taki błysk, nie? Takiego mniej więcej. Takiej szary. Mogę spróbować. Ale to naprawdę jest eksperyment, dziewczyny. Lepiej? Nie wiem, czy lepiej. Ruda pisze, bym pokazała, ale wymagane jest 1000 obserwacji na TikToku, żeby prowadzić live, ale żeby współprowadzić ze mną tutaj u mnie na kanale, to już chyba nie. Poczekaj, ja spróbuję cię zaprosić. Zaproś. Ale czego mi to nie idzie? Wysłano zaproszenie. Aha, Ewę zaprosiłam. Dobra, już nie klikam. Dziewczyny, wytuszuję sobie rzęsy. A, też. Okej. Okay. No to działaj. No to działaj. Jak tobie mogę pomóc? Słuchajcie, no dziewczyny, jest nas tutaj 43. Wszystkie wchodzimy na kanał Rudej. I wszystkie dajemy jej obserwacje. I mamy to. Jak to wszystko trzeba wiedzieć. Muszę się streszczać, dziewczyny, bo nie wiem, jak to się stało, że już prawie 9. Wiecie, tu gadam, tu czytam. Czy też otwieracie usta, jak malujecie rzęsy? Nie wiem, co to jakiś mechanizm. Tam są jakieś... Wiecie, jak w tej... Te kukiełkowe... Teatrzyki, nie? Nie wiem, dzisiaj jakoś tak pociapałam wszystko. Mila pisze, pyta, Ruda, ile ci brakuje do 1000? Zobaczcie, już jest grupa wsparcia, już się tu będzie działo, już Ruda zaraz, jutro będzie miała live'a. Fajnie. Dziewczyny, to jest takie cudne, że się możemy wspierać, nie wiem, mobilizować, motywować, pomagać, uczyć od siebie, doradzać sobie. Dopóki to robimy, naprawdę można wszystko. Nie mam pojęcia, czemu mi dzisiaj tak nic nie wychodzi. Mam nadzieję, że to wybaczycie. W ogóle jakieś... Nie wiem, o co chodzi. No tak, życie składa się też z gaf, wpadek, porażek. Nie, w ogóle nie wiem. Cokolwiek by mnie dotknęła, nie zrobiła, to mi nie wychodzi dzisiaj. Jej brakuje 445. Okej, okay, dobra, no to pełna mobilizacja. Zapraszamy znajomych do polubienia, do zaobserwowania Rudej. Coś na pewno można zrobić, dziewczyny. Dobra, kończę, konturuję moją buzię, już tutaj bez gadania, dobra? Bo potrzebuję podspieszyć. Cały czas sięgam do mojej paletki.
Dziewczyny, która z Was nie ma, chciałaby mieć taką paletkę, czy chciałaby sobie stworzyć zestaw do makijażu i potrzebujecie w tym wsparcia, piszcie do mnie koniecznie. Na podstawie nawet zdjęcia, rozmowy jestem w stanie dobrać, zaproponować. O, widzicie? No patrzcie, co by mnie dotknęła, to... Cieniem sobie. Patrzcie, co się podziało. Boże, drota, dzisiaj. Nie, dzień wpadek. Nie, nie, nie programujemy się, tak? To dopiero rano. Dobra. Jeszcze sobie rozświetlę usta. I już szybciuteńko. Więc jeśli potrzebujecie, to piszcie. Gimnastyka. Patrzcie, jak też bezwysiłkowo ten makijaż ust, nie? Można było też zaobserwować, czyli nie dotykam mocno, nie robię mocnych konturów, nie muszę pilnować, żeby było równo dzięki temu. Tak samo widziałyście policzek, nie? Po prostu bezwysiłkowo. Ten pędzel absolutnie pomaga w tym, żeby to było wszystko bezwysiłkowo, bo się na końcu możemy tak po prostu, o, posmyrać i wszystko się i tak ładnie ułoży. I teraz nałożę sobie szminkę. Dzisiaj matową. Ładna, nie? Już zaraz przybliżam. Dzień dobry, Pani Ewo. Jej, dziękuję. Dziękuję, dziewczyny, że jesteście. Już robię przybliżenie, żeby można było zobaczyć bardziej... Co zobaczyć, dziewczyny? Dokładnie to, że jest makijaż, a jakby go nie było, nie? Jest podkreślona uroda, a jakby nie ma tego przemalowania, przerysowania. Brwi są cały czas naturalne. Usta są podkreślone, soczyste, powiększone, ale nie mam tu jakoś tam, nie wiem, sztucznych, tak? Policzek jest podniesiony, uniesiony, naturalne muśnięcie różem, a nie ma plam placków, nie? Popatrzcie. No trochę kreska dzisiaj mi nie wyszła. To jest coś cały czas, coś, co się uczę, ale absolutnie uważam, że fajnie, właśnie nie tak bardzo wysiłkowo, praktycznie bezwysiłkowo, można się nauczyć kreski. Ja to cały czas robię, ja się cały czas jej uczę. Właśnie kredką miękką, którą później można rozetrzeć właśnie takim, mając taki pędzelek, nie? Bo wtedy... Po pierwsze, kredka jest miękka, no to łatwo się nakłada i jak jest miękka, to fajnie się rozciera pędzelkiem, więc tutaj możemy pomanewrować, co powoduje, co daje nam taką większą wolność, swobodę, że nie musimy pilnować, żeby to tak było bardzo, bardzo równiuteńko. Więc absolutnie bezwysiłkowo makijaż zrobiony. Dziewczyny, dziękuję, że jesteście. Bardzo ładnie kreski wychodzą płasko ściętym pędzlem i cieniem. O, widzisz, czyli taki płasko ścięty pędzel, taki masz na myśli, Ruda, na pewno, myślę, plus cień, czyli bez kredki. O, widzicie, no to następnym razem spróbuję, jak to się fajnie rozwinąć i rozwijać wspólnie, nie? Dziewczyny, zapraszam Was, które chcecie, potrzebujecie, w każdą sobotę o godzinie 10 prowadzę w aplikacji Zoom, czyli można się spotkać, zobaczyć, widzieć, wszystkie się widzimy. Prowadzę takie bezpłatne spotkania, lekcje makijażu. Uczymy się nawzajem oczywiście, jeśli ktoś jest w grupie, kto umie coś lepiej, to się oczywiście, że tym podzieli. I to jest fajne, bo się uczymy nawzajem, to są spotkania bezpłatne, więc myślę, że fajnie. Wszystkie szczegóły są na Facebooku, wcześniej Wstawaj, Więcej Czytaj, Cuda Niepojęte, Dorota Orzuk, tam jest również link. O, widzisz, tylko lepiej ten pędzelek do cienia zwilżyć, Ruda napisała, i wtedy nie będą takie rozmazane. I już żeśmy się rozwinęły, dziewczyny, próbujemy, testujemy dzisiaj. Która jeszcze nie ma makijażu, to a macie taki pędzel, potestujcie zwilżenie wcześniej. Faktycznie pamiętam, jak dawniej panie tam se śliniły, nie? Jakieś te kredki śliniły. Pamiętacie to?
Ja jestem 77 rocznik i to jeszcze pamiętam. Ślinienie kredek. Dobra, uciekam dziewczyny, bo o 9 włączam się na YouTube, a już 4 po. Cudów niepojętych, kto potrzebuje, chce pogadać, potrzebujecie, żeby pomóc Wam ustalić kolor kremu, kolorystykę paletki, czy kolor szminki, w której Wam będzie fajnie, piszcie do mnie, najlepiej SMS 515-66 czy 875, najbardziej wolę tą drogą, albo telefon, albo SMS, bo bardzo często facebookowe, messengerowe są zawirowania internetowe, więc... No, więc dlatego. Trzymajcie się, pozdrawiam, cudów niepojętych.